Obraz to lustrzane odbicie skrawka historii, który w swoim czasie ujrzał twórca. Dzień dobry, witam moich fanów i zapraszam na kolejną, już piątą część erudycji Pawich Ok. Dziś wprowadzam nowy kolor i uzupełniam kompozycję obrazu o nowe elementy. Zdradzę także parę kolejnych szczegółów malowania figurowego techniką laserunku. Zaciekawieni filmem, a więc zapraszam. Dzisiejszą sesję rozpoczęłam malując tło obrazu sieną paloną płaskim pędzlem rozmiaru 40. Po tym jak sienę nałożyłam na większy obszar tła, przechodzę do malowania detali. Tu jest ważne precyzyjne połączenie brzegu figury z tłem. Farba tła powinna wejść na brzeg figury, ale to wejście powinno być bardzo delikatne, niemal niewidoczne dla obserwatora z zewnątrz. Używam w tym celu pędzla numer 4 o bardzo spiczastym zakończeniu. To zbliżenie pokazuje to dokładniej. Następnie przystąpiłam do ich wypełniania. W tym celu użyłam farbę żółtą podstawową i pędzel numer 4. Jego szpic pozwalał mi dotrzeć do najtrudniej dostępnych miejsc. Tu wypełniam kolejny element nakrycia głowy. Proszę zwrócić uwagę, jak zmienia się tonacja farb. Kiedy farba żółta przechodzi z jasnego podkładu sieny palonej na ciemne linie błękitu pruskiego. Pigmenty farby żółtej mieszają się z pigmentami błękitu, co w efekcie daje kolor zielony, ale taki świetliście zielony, inny niż ten ze sklepu. I przechodzę niżej. Co teraz maluję? Jak widać, postępuję podobnie, najpierw szkicując błękitem pruskim. Teraz umieszczam kilka kresek błękitu na tle pomalowanym sieną paloną. I tutaj odkrywam rąbka tajemnicy. No, już ktoś z Państwa wie, co jest kolejnym elementem mojej kompozycji. A teraz widać lepiej. Zdradzę tylko, że to są łapki i pazurki. Pokrywam je farbą olejną żółtą, podstawową. Tu kilka niebieskich kresek i tu też. Przedstawiam kolejny element mojego obrazu. Wszędzie te kreski z błękitu pruskiego. Co one oznaczają? Kolejna część obrazu w żółtym, podstawowym. Oto sylwetka protagonisty mojego obrazu na aktualnym etapie malowania. A oto sama głowa. Proszę zwrócić uwagę, jakie farby położyłam jako bazę dla oczu i ust. Twarz ma już tonację ludzkiej cery, co uzyskałam kombinując sienę paloną z bielą podstawową. A oto mój obraz na obecnym etapie malowania. I tu proszę zwrócić uwagę, że zdecydowałam się w tym momencie zmienić układ przedramion. To tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na szóstą część erudycji Pawich Ok, gdzie zaprezentuję kolejny etap tworzenia tego obrazu, wzbogaconego o jeszcze inne elementy kompozycji. Proszę o Państwa komentarze i jak zwykle obiecuję odpowiedzieć na każde związane z tematem pytanie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!